Ja bym chciała jakimś, może pozytywną konkluzją zakończyć. Proszę powiedzieć, które instytucje, bo mówił Pan o różnego rodzaju jakichś klubach sportowych i tak dalej, odmawiających dokumentów, o związkach wyznaniowych odmawiających dostępu. Proszę powiedzieć, które związki wyznaniowe bądź też instytucje może Pan określić, że no, wzorowo współpracowały z komisją? Szanowna Pani Senator, Wysoki Senacie, Szanowny Panie Marszałku, mogę powiedzieć, że takim bardzo pozytywnym naprawdę zaskoczeniem dla nas, my w zeszłym roku dokonaliśmy bardzo dużej, że się tak wyrażę, wysyłki pism do związków sportowych, do harcerzy, do lekarzy, pielęgniarek, izb zawodowych z tym związanych, do różnych instytucji zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Wiem, że także Senat Rzeczypospolitej tą tematyką mocno się zajmuje. I mogę Państwu powiedzieć, że bardzo dużo odpowiedzi otrzymaliśmy właśnie ze strony ekspertów, psychologów, psychiatrów dziecięcych. To obszar w ogóle reformy psychiatrii polskiej jest także dla nas w tym kontekście bardzo ważny z racji rekomendacji, jakie zawarliśmy w pierwszym raporcie Państwowej Komisji, zwracającym uwagę na konieczność objęcia ochroną zdrowia psychicznego, zwłaszcza dzieci w mniejszych miejscowościach, bo tutaj także dostrzegamy większe ryzyko wykorzystania seksualnego osób małoletnich. Więc tutaj eksperci odpowiadali. Bardzo dużo odpowiedzi otrzymaliśmy ze strony, Szanowni Państwo, ze strony kuratoriów oświaty. Kuratoria oświaty prowadzą postępowania dyscyplinarne wobec nauczycieli i tutaj otrzymaliśmy nie tylko w większości zapytań odpowiedzi, ale otrzymaliśmy także akta spraw, które były prowadzone. Te akta obecnie są analizowane przez nas. Bardzo ciekawym zjawiskiem jest to, że z izb lekarskich również otrzymaliśmy odpowiedzi w większości wypadków, podobnie pielęgniarskich. I co jest ciekawe, obydwie izby in gremio zwracały uwagę na to, że w ich postępowaniach sądowych nie było prowadzonych postępowań dotyczących podejrzenia lekarza bądź pielęgniarki czy położnej w zakresie wykorzystania seksualnego osoby małoletniej, co dla nas stanowi pewne zaskoczenie, ponieważ my prowadzimy postępowania, my monitorujemy postępowania prokuratorskie, w których oskarżonym i sądowe, bierzemy udział jako oskarżyciel posiłkowy w postępowaniach sądowych, gdzie oskarżonym jest lekarz. Więc było to dla mnie pewnego rodzaju zaskoczeniem, gdy otrzymałem informację, że żaden sąd lekarski od 5 lat nie prowadził tego typu postępowania. Więc także chciałem zwrócić uwagę na to, pani senator sama powiedziała, że pozytywnie, ze stroną kościelną bardzo dobrze nam się współpracuje na poziomie decyzjalnym. To znaczy na poziomie decyzjalnym w tym sensie, że tak jak wspomniałem, w momencie, kiedy prosimy kanclerza, kurii, sąd, czy są jakieś informacje dotyczące tego, że prowadzone jest postępowanie, automatycznie otrzymujemy informację dotyczącą na przykład wyroku, czy taka sytuacja miała miejsce. A więc na tym poziomie decyzjalnym tutaj tego problemu nie ma, mogę powiedzieć tutaj wprost. Z innymi związkami wyznaniowymi jest to albo smutnie, albo komicznie, mówiąc wprost, bo rzeczywiście ze strony Kościoła Prawosławnego z ogromnym szacunkiem dla osób tej denominacji religijnej otrzymałem jedynie informację, że postępowania dotyczące wykorzystania seksualnego dzieci są prowadzone na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego i Ewangelii. Koniec. Więc tutaj w momencie, gdy porównamy to z procedurami, na przykład, które świetnie propaguje Centrum Ochrony Dziecka Kościoła Katolickiego, rzeczywiście jest to pewna smutna refleksja, ale na przykład Kościół Zielonoświątkowy przedstawił nam swoje procedury i także sprawy, które prowadzili. Więc jest bardzo dużo także pozytywnych odpowiedzi, wręcz chcących współpracować z Państwową Komisją wprost. Dziękuję bardzo. To było... Bardzo proszę Państwa. Przepraszam, bo ja po prostu nie jestem w tej komisji, także nie mogłam uczestniczyć. Zadam tylko pytanie bardzo krótko. Czy możemy liczyć na jakąś zmianę w kwestiach odszkodowań dla tych osób? No bo ja słyszę, że tak, sprawy są umarzane. Tutaj jeden z senatorów dopytywał się o osoby zmarłe, a mnie interesują żywe ofiary, tak bym to sprecyzowała. To znaczy takie ofiary, które mogą występować do instytucji, czy do państwa, czy do związków wyznaniowych o odszkodowania. Jeżeli sprawy są umarzane, to wtedy oczywiście ten proces jest utrudniony. Czy tutaj komisja będzie mogła jakoś, czy komisja da takim osobom możliwość ubiegania się i występowania o odszkodowania? Szanowna Pani Senator, Szanowny Panie Marszałku, Wysoki Senacie. Temat odszkodowań pojawi się, przepraszam, że powtórzę się jak mantrę, ale w pierwszym raporcie, w drugim również.
W pierwszym raporcie na podstawie badań, które przeprowadziliśmy, ponad 240 spraw karnych, to jest próba reprezentatywna 2000 spraw, jakie do nas wpłynęły, o które poprosimy sąd rejonowe. Temat, o którym pani senator była uprzejma wspomnieć bardzo mocno, został wyeksponowany. W jaki sposób? A mianowicie w taki sposób, że w Polsce odszkodowania były przyznawane w ciągu okresie uprzednich 5 lat w sposób skandaliczny. Przepraszam, że to powiem w tym szacownym miejscu w tak mocny sposób, ale jeżeli osoba, która była molestowana seksualnie, otrzymuje odszkodowanie na poziomie 200 zł, to rozumiecie państwo, dlaczego jest taka moja reakcja. W streszczeniu, które także i w stałym raporcie, który jest obecny na stronach Państwowej Komisji, możecie państwo dostrzec, że rzeczywiście odszkodowanie, jeżeli w ogóle były, pojawiały się w ogóle w postępowaniu karnym, pojawiały się na naprawdę bardzo minimalnym poziomie, co jest, budzi ogromne przerażenie. Obecnie Państwowa Komisja występuje, z tego co pamiętam, w 16 sprawach na prawach oskarżyciela posiłkowego. My w nowelizacji, którą przedłożył pan prezydent Andrzej Duda, doprecyzowujemy to z racji pewnych wątpliwości natury proceduralnej, jakie pojawiły się, ale zawsze występując w postępowaniu na prawach oskarżyciela posiłkowego i mogę państwa zapewnić, szanowny Wysoki Senat, że jest to skuteczne, występujemy z wnioskiem o odszkodowanie, a więc jesteśmy uczestnikiem na sali sądowej. Ostatni element, o którym chciałbym powiedzieć. Na podstawie tej sytuacji z pierwszego raportu zdecydowaliśmy się i podjęliśmy bardzo pogłębione badania, badania jakościowe spraw cywilnych. Ponieważ mówimy tutaj w tym wypadku, pani senator, o sprawach cywilnych. Jak wygląda ta sytuacja? Jak wygląda sytuacja osoby poszkodowanej? Obecnie trwają pogłębione analizy jakościowe. Myślę, że w ciągu najbliższych miesięcy przedstawimy stosowny raport w tej kwestii, ponieważ rzeczywiście wymaga to zbadania i wymaga tak naprawdę zwrócenia uwagi także po to, by wpłynąć w jakiś sposób rozsądnie na judykaturę. Oczywiście nie chcę tutaj wpływać na niezależne i niezawisłe sądy w żadnej mierze, ale chciałbym, aby Państwowa Komisja i ja i członkowie Państwowej Komisji chcielibyśmy, by ta refleksja dotycząca odszkodowań była także usłyszalna przez sądy. By sądy słyszały, że odszkodowanie, na co my zwracamy uwagę w Państwowej Komisji, to z kolei w drugim raporcie prezentujemy mocno, odszkodowanie, szanowni państwo, posiada walor ogromnie terapeutyczny. Nie tylko to jest tak, jak czasem można było skandaliczne wypowiedzi usłyszeć, że ktoś otrzymał 300 tysięcy złotych w związku z molestowaniem seksualnym. Były niestety takie wypowiedzi w polskich mediach i ktoś z oburzeniem patrzył na to. To chcę zwrócić uwagę na to, że te 300, 500 tysięcy złotych czy inne tego typu sumy to nie jest sytuacja wzbogacenia się osoby skrzywdzonej, tylko to jest sytuacja po pierwsze rekompensaty za niepojętą krzywdę dla nas. My nie jesteśmy w stanie jej sobie zrozumieć. Po drugie jest to sytuacja zagwarantowania bezpieczeństwa też finansowego osobie, która bardzo często doświadcza przez całe życie skrzywdzenia. Doświadcza czegoś, co literatura nazywa umieraniem na raty czasami. I to jest ostatni element świadczący o tym, że ktoś w końcu organ państwowy, jakim jest niezależny, niezawisły sąd, przyznał osobie skrzywdzonej rację, mówiąc wprost, tak, ten człowiek skrzywdził cię, droga osobo, i wymagane jest za to pewne zadośćuczynienie, jakaś rekompensata. Badamy to zjawisko, na pewno będziemy o nim bardzo głośno mówić, by dotrzeć do świadomości wymiaru sprawiedliwości w tej kwestii. Bardzo dziękuję. Pan